Spotkałem niedawno człowieka, który przypomniał mi, że wiele lat temu prowadziłem rekolekcję pod tytułem Błogosławione niespełnienie. Tak pomyślałem sobie, ludzie z dzisiejszej Ewangelii szukają nasycenia. Ilu z nas ma w sobie taki rodzaj dojrzałości, żeby szukać niedosytu, duchowego niedosytu, żeby pielęgnować ten niedosyt, żeby zawsze pamiętać, że to, co już teraz wiem, to, w czym uczestniczę, nie jest pełnią. Dobrze jest być w takiej postawie gotowości na otwarcie się i przyjęcie czegoś nieskończenie jeszcze więcej, co czeka na to, aby wypełnić moje istnienie.